Cześć Rokan, z tej strony, witam was w kolejnym odcinku. Kończę właśnie 105 na Summonerze. Jest mega lekko, generalnie. Tak jak wspomniałem, no generalnie... Generalnie damage na bossach robi swoje. A cała reszta to są trasze, które się relatywnie łatwo bije, szczerze mówiąc. Zobaczmy, czy to nie będzie jakiejś skrzyni. Szukam upgrade'ów. Pomału. Gear dropi naprawdę, zaczyna dropić, no może nie tyle błędne, ale przyzwoity. Widzicie, przyzwałem sobie... Miałem... Wcześniejszą mapę miałem las i przyzwałem sobie rycerza. Purifier Veteran. Parasite'em jest całkiem przyzwoitym harpaganem, dobry damage zadaje. Parasite jest trzeba po prostu mądrze wybierać, bo... Jak sami pamiętacie, używałem Parasite'a jeszcze podczas levelowania i się strasznie jarałem tym, że można właśnie złapać Summonera, który przyzywa tony zombie. Mi się to pięknie podobało, ale niestety problem polega na tym, że na razie postać się w nich baguje. Złośliwcy na Volcana mogą się teraz uśmiechnąć pod nosem. Punkt dla was, natomiast generalnie no, jest to kłopotliwe, kiedy robimy ekspedycję, na przykład na trzecim poziomie utkniemy. Da się z tego wyjść aspektem, tak jak wspominałem. No ale nie jest to rozwiązanie optymalne, nie da się oszukać. I nieco dziwi to zdecydowanie. No tak sobie to twórcy zaprojektowali. O, proszę. Zastanawiam się, czy... Nie, mam, ja mam czerwony staw schowany w razie co. Zastanawiam się nad przejściem na staw, bo... Wytrzymałość jest niesamowita, a tak naprawdę w stawie jestem w stanie jakiś damage jeszcze zadawać dodatkowo. Dropów jest to po prostu absurdalna ilość. Dobra, idziemy po bossa. 105. Achievkę dostałem już. Za setkę. Następna jest chyba 150? Coś koło tego, tak mi się wydaje. Muszę sprawdzić. Ale wydaje mi się, że jest to do... Znaczy w tym tygodniu to już nie, tak jak mówiłem. W piątek siadam do diabeła. I ruszam z levelowaniem tam. Natomiast... Bardziej mnie martwi, szczerze mówiąc, to jak wolno idzie EXP. Podejrzewam, że wbicie 90 w tej grze to jest... No trzeba dużo grać. Zdecydowanie dużo grać. Bo wbiłem 7-2 i po prostu... okej. Okay. Łatwy boss. Czyli nie tylko czemu go nie leczą? Nie. Już? Lol. Okay, zdecydowanie najłatwiejszy boss. Przynajmniej ten build. Rogue. Heavy, zaraz wróć. Bez toughnessa. Heavy z toughnessem. Proszę bardzo, wreszcie. Sork, Bruce, Sork, Rogue. Sork. Pistolet czy sukety? Bez, że tak powiem, rewelacji. To nic. Bruiser. Aha, ale te są bez halfa. A mi zawsze zależy na to w nosie. Tu kolejne buty. A nie, okej. Okay. Cały czas ten bug jest, że zaczytuję na jeżdżę item, a zaczytuję cały czas to, co mam założone tylko. To myli, wierzcie mi. Jestem ciekaw, ile dobrych itemów przez co sprzedałem. Toughness. No cześć, wreszcie. Nawet się zrymowało.
Pasek też jak widzicie tam jakiś znalazłem. Zabierzemy sobie to. Tutaj powinno coś, może czasami coś jeszcze być, o. Teraz legenda, to było, o, szkoda, byłoby pięknie. A jak mnie pamiętacie, znacie, to wiecie, że jestem chciwy. Zawsze liczę na to, że mi coś dropnie. A nie mogę narzekać, dzisiaj ze 4 legendy wydropiły, tylko niestety żadna dla tego buildu. Upgrade Forge. A, 2 rany jest zrobione. Niesamowite, że niedawno taka ilość produktywności wydawała się absurdalnie poza, absolutnie poza zasięgiem. A teraz proszę. Jest dużo lepiej pod tym względem. Pamiętaj zacząć myśleć o odblokowaniu kolejnego taba, bo zaczyna mi się kończyć miejsce. A to kosztuje niestety. A, 100 kawałków. Szczerze mówiąc, mnie stać. 5000 też mnie stać. To nie są już teraz duże koszty. Ale zrobię ten projekt i wrzucę następny. Do tego czasu powinno być ze 300 koła, myślę. Chociaż teraz nie korci, żeby porolować te heavy... Te spodnie heavy. One co prawda dają strasznie dużo zdrowia, ale... Mi jest specjalnie potrzebne. All resistance score on this item. Element chance score, health regeneration, block... Chance. No fajne są generalnie. Potrzeby na nich 2 supportów, co nie jest jakieś skomplikowane bardzo. Zróbmy to. Znaczy 2 defensive 3. No i już. Nie było skomplikowane. I teraz jeszcze dostałem ten chest. Stracę 200. 20 parę olreza, co jest całkiem sporo. Zyskam toughness, zyskam occult damage, masz resistance score, resource generation. O, jakby wykręcić dwa supporty 1 i support 2. Czyli support 1, support 1, support 2. Nie, defensive 1, defensive 1, defensive 2, tego szukamy. To mogę bardzo dużo hajsu zmarnować na tym niestety. Defensive 1, defensive 1, defensive 2. Zajebiście. I to mi się podoba. Szybko, łatwo poszło. Jestem zdziwiony. Wybaczcie mi ten szok. Czyli tak, block chance. Nie, to założę sobie block efficiency. Najwięcej. Block chance. I chyba jeszcze jeden mam tutaj u siebie. Pytanie, czy tu block chance, zajebiście. No i to jest całkiem przyzwoity czas, szczerze mówiąc. Tych HP to mi tam bardzo dużo nie przybędzie. Ale jednak. Teraz powinno być tak, że powinniśmy mieć troszeczkę lepszą mitygację jeszcze. Czy ona tak naprawdę... block chance prawie 100%, block efficiency odrobinę w górę, odrobinę. No i tak samo tu. Spadną HP-ki. Nie, czy tylko nie będę potrzebował. No właśnie. Ale w sumie kurde, hajsu mam jak lodu. Nie widzę powodu, dla którego nie miałbym tego wyjąć. Dzięki. I to mi da all reza 11%. Naprawdę nie mam lepszych dżemów, kurde, żeby na... Może ona ma coś u siebie do sprzedania. No nie, nie ma. Ma dokładnie to samo. Tak jakby, kurde, ona zresztą chyba powyżej tego poziomu nie sprzedaje, reszta się dropi. O.
Nie, poszły na ten, dobra. Zakładamy te. No, to są całkiem spoko spodnie. Blok często już jest 100%. Nie jest źle. Martwi mnie tylko ilość zdrowia, bo strasznie mi spadły. 42 tysiące to jest mało. Ale to jest. Zawsze można zamienić, tak? To nie jest problem. Dobra, to jest tak. To jest rogue. Rogue. Myślę teraz nad tym paskiem. 430 maximum health, attack speed score, regeneration hit. To jest w ogóle fajny pasek, tylko że na nie ten build. Tylko na Bleeding Edge. To jest na Sacred. W sensie, czy nie spróbować tego daggera, ale ja jeszcze chyba mam fajniejszy dagger. Offensive 1, Offensive 1, Offensive 3. Czy tak naprawdę ten dagger ma dobry stack, tylko gdyby się dał wyrolować, kurde, 3 sokety na nim, byłoby strasznie fajnie. Spróbujemy. Aha, tylko tak. Strasznie głupi jest ten interfejs. Patoli. Bardzo ryzykuję teraz, bo mogę stracić. Potrzebuję offensive 2, offensive 2, offensive 2. Razy 3. Czy to się w ogóle uda? Mogę stracić te hajsy, bo generalnie odkuć się z tego jest bardzo szybko. Pieniądze to już teraz nie jest problem. Pytanie, czy ten dagger w ogóle może wyrolować więcej niż 2? No może, bo są, tylko... O! Bingo! Siadło, zajebiście. Co nie? Sacred damage added to spells, sacred damage added to spells i powinniśmy mieć jeszcze jeden gdzieś tutaj, nie? Tak. No. No i teraz trzeba by się było zastanowić nad tym. Bo niby tam trochę stracę. Ale można by było wyrolować na nim 2 support 1 i support 2. Stan of Illumination jest spoko. Sacred Damage to Spurs. To jest dobra. To jest bardzo dobre morze Jojo. Dobra, spróbujmy wyrolować na tym. Potrzebuję nie support, tylko potrzebuję defense 1, defense 1, defense 2. No to może być trudne. Defense 1, defense 1, defense 3, prawie. No, to mogę stracić sporo pieniędzy, ale to się może opłacić, jeżeli się uda. No. Bingo. Haha. Udało się. Super. I pytanie teraz, czy mi starczy dżemów? Pewnie nie, jak znam życie.
Co mi jest to potrzebne? Są takie dziwne dżemy, które. W ogóle to jest system dżemów tutaj, jeżeli chodzi o to, jak one. Jak bardzo to jest intuicyjne, jest beznadziejne. Kompletnie nie wiadomo, co jest co. Kompletnie. No dobra, czy trzeba się tak szczypać? Wyjęcie tego w sumie nie zajmie aż tak dużo czasu. To mogę zawsze z tego armora wyjąć. Albo z tego. Albo z tego. Nie, dobra, wyjmę z tego offhandu. Będzie kosztowało jakieś pewnie 50 tysięcy? 19, dobra. No, i to powinno. Generalnie EHP idzie od tego w górę. No, 25, ale co, czy kurde, jak mało to daje? 8% tutaj, a tak naprawdę 1% w maksie. No nic, zostawimy na razie to tak. Aha, chyba jeszcze muszę. Nie, budki są ok. Dla mnie wygląd postaci w tego typu grach jest ważny. Zdecydowanie. Ok, jest zatyczka. Bruiser. 6-7. Tak, paliłem trochę znowu tych itemów. Bezskutecznie, niestety. Dobra. To jest do sprzedania, to jest do zachowania. Dobra. Szybko się z tego odkujemy. Mam 5000. Czy nie wypadało pomyśleć o. Duplikat jest na 6,1. Szybciutko idą. Dobra, to nie ma co. To chyba najbardziej potrzebuje. Uj. Nie, dobra, nie ma co. Szybciej będzie wbić. Okej. Okay. No więc tak, tak wygląda mniej więcej poprawianie. Aha, jak widzicie, zaczyna się piąć tutaj w górę. Ja tu Scholar, czyli tak jest Hardy, Quick Draw, Emotional Intelligence, Increase Awareness. I to jest 7,5, i potem w zasadzie mam otwartą drogę, żeby coś już kombinować po swojemu. Sam bit jest gotowy. Parę pomysłów mam. Tu jest w ogóle parę fajnych, no jest parę fajnych rzeczy. To nie jest takie dobre na tym buildzie. Mam na przykład 300 min na pońce, żeby przyspieszyć sobie rushowanie przez dungeon. Spellcasting speed score, średnio. Co tu jest? Do 37 metrów to nie ma sensu. To jest konwersja na toksyk. No jest parę fajnych rzeczy. Można pójść dalej tutaj. W alignment score. Fault sheet recharge to nie bez sensu. Damage resist when force is full to bez sensu. Chyba żeby zrobić mały build. Bo na tyle blokuje, że w zasadzie są w stanie utrzymać force sheet non stop. Czyli można. To jest, kurde, w sumie nie głupi pomysł.
Bo prawda jest taka, że na tym buildzie ja blokuję tak dużej ilości damage'u, mam tak wysoki blok, że praktycznie nie biorę damage'u. Więc Force Shield jest praktycznie bardzo rzadko ruszane, czyli mogę mieć przez długi czas 30% redukcję damage'u, o ile utrzymam Force Shield. Wystarczy założyć jeden item z Force Shieldem, byle jaki, i to w zupełności wystarczy. Tego Force Shieldu może tam być 200 czy tam 150, wszystko jedno. I to jest kolejne 30% redukcji w bildzie, który i tak już jest absurdalnie nastawiony na redukcję. To może być fajny pomysł. Przetestuję to, dam wam znać. A jeżeli chodzi o dziś, to będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.